Dariusz Milejczak, wieczór WTK. Witam Państwa ponownie. O powstaniu tego projektu mówiono od października. Dziś grupy, które organizują protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce, złożyły wspólny projekt ustawy pod tytułem Legalna aborcja bez kompromisów. Dokument popiera także Lewica. Wśród osób, które prezentowały go dziś w Warszawie, była poznańska posłanka Katarzyna Uberhan, która jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór, Pani poseł. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No i jedno zdanie sprostowania. Prezentowaliśmy dzisiaj ten projekt. Jeszcze go nie składaliśmy, bo to projekt obywatelski i dopiero będziemy pod nim zbierać podpisy. Okej, to przepraszam, poprawiam się. Natomiast skoro o tym mówimy, pani mówi, że będą te podpisy zbierane, to na początek zapytam, bo jednym z postulatów jest aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży, czyli daleko idący postulat, biorąc pod uwagę nawet kompromis aborcyjny. Rozumiem, że pani zdaniem, czy osób, które przygotowały ten projekt, nie ma już od niego powrotu, tak? Do kompromisu aborcyjnego. Naszym zdaniem, moim zdaniem, to co nazywane było do tej pory od 1993 roku kompromisem, tym kompromisem nie było. Jest to fałszywy kompromis, bo tak naprawdę obowiązujące przepisy zakazywały aborcji. Były tylko dostępne 3 przesłanki, początkowo 4, później 3. Do minionego tygodnia były to 3 przesłanki, teraz mamy już tylko 2 przesłanki, które zezwalają na legalne usunięcie ciąży. Może przy okazji przypomnę, że w 2019 roku, bo tymi danymi dysponujemy, w 2019 roku wykonano właśnie z uwagi na te 3 przesłanki łącznie 1100 zabiegów legalnej terminacji ciąży, z czego z tych 1100 przypadków aż 1097, jeżeli dobrze pamiętam, to były przypadki związane właśnie z 1079. To były te przypadki, które teraz już wobec po wyroku Trybunału Niekonstytucyjnego, które już nie będą mogły być wykonane, właśnie, bo dotyczyły tych trwałych i śmiertelnych wad płodu. Jasne, tylko pytając o ten kompromis, nawiązywałem do tego projektu, który, jak pani słusznie zauważyła, dopiero będzie składany, ale on jest dużo dalej idący niż także sam kompromis, ale też rzeczywistość polityczna jest taka, a nie inna, więc nie można chyba realistycznie, czy nie liczycie realistycznie na to, że ten projekt uzyska jakiekolwiek poparcie w takim Sejmie, jaki mamy obecnie. Na pewno nie mamy co liczyć na poparcie prawicy, rządzącej prawicy, ale przypomnę, że ten sam przepis, ten sam postulat, czyli legalnej terminacji ciąży do 12 tygodnia tej ciąży bez podawania przyczyny, był również uwzględniony w 2 poprzednich projektach obywatelskich Ratujmy Kobiety, pod którymi też koordynowałam zbiórki podpisów. Także ten postulat nie jest nowy, ten postulat się pojawia od 1993 roku, te inicjatywy się pojawiają i cały czas środowiska kobiece walczą o to, by ta aborcja była znów legalna, by nie była obostrzona. Ja rozumiem walkę, pani poseł, ja rozumiem walkę, ale na co wy liczycie tak naprawdę, chcąc złożyć taki projekt, wiedząc już na samym początku, że absolutnie nie ma szansy, być może nawet na jego procedowanie? Znaczy, my liczymy na to procedowanie, dlatego też apel do wszystkich środowisk, żeby się pochyliły nad tym projektem i byśmy mogli porozmawiać na temat obowiązujących i przepisów, które powinny obowiązywać. Przypomnę tylko, że Lewica złożyła też projekt dużo szerszy, ale również liberalizujący obowiązujące prawo antyaborcyjne. Jest w zamrażarce. Ten projekt w kwietniu, nawet w zamrażarce to nawet mało powiedziane, ten projekt nie otrzymał nawet numeru druku. Na tym polega też przewaga projektów obywatelskich, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ten projekt musi być procedowany po zebraniu wymaganej liczby podpisów, po złożeniu tego projektu do Sejmu. Marszałek Sejmu nie może nie nadać temu projektowi numeru i nie może nie nadać temu projektowi biegu. Oczywiście większość parlamentarna, większość sejmowa może ten projekt odrzucić już w pierwszym czytaniu, jak to miało miejsce w przypadku pierwszego projektu Ratujmy Kobiety. No oczywiście powołałyśmy się też na to, że na zapewnienie od władzy, prawicowej władzy, że obywatelskie projekty nie będą odrzucane w pierwszym czytaniu i
tym kolejnym projekcie, no nie odbyło się to przy pierwszym czytaniu, ale przy kolejnym już został ten projekt odrzucony. Ale mimo wszystko jest to okazja do rozmowy, do debaty w Sejmie, ale wcześniej, w trakcie zbiórki podpisów, to jest możliwość do rozmowy z osobami na ulicach, do prowadzenia też kampanii informacyjnej w internecie za pomocą też ulotek, różnych możliwych środków komunikacji. I to ma bardzo duże znaczenie, bo to ma znaczenie też edukacyjne. I te poprzednie dwie zbiórki podpisów pokazały, mówię teraz z tego doświadczenia, bo wiem, że też takich prób było wcześniej więcej, ale brałam udział w tych dwóch poprzednich i widzę, jak wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca właśnie praw człowieka, praw kobiet, praw reprodukcyjnych. Widzę, jak wzrasta zrozumienie dla tego tematu. My tak naprawdę prowadzimy formę edukacji seksualnej na tych ulicach, edukacji, której brakuje w obecnej szkole po prostu. I widać tego różnicę, widać te różnice w poparciu w sondażach, w poparciu społeczeństwa dla właśnie tego... To znaczy na pewno było widać, pani poseł, na pewno było widać jesienią, kiedy te protesty faktycznie przybrały nieoczekiwane rozmiary, biorąc pod uwagę inne sytuacje czy poprzednie protesty w naszym kraju, ale widzimy, że ta, nazwijmy to, druga tura protestów jest już dużo, dużo słabsza. Czekacie teraz, czy mówię o środowisku kobiet szeroko rozumianym, jest teraz oczekiwanie, co dalej z tym projektem, kiedy on już zostanie złożony i wtedy, jeśli na przykład zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, dajmy na to, to wówczas możliwa jest kolejna runda protestów, które przybiorą bardziej na sile niż w tych ostatnich dniach. Mówię lokalnie, bo oczywiście w Warszawie te protesty większe, mniejsze są, ale na przykład w Poznaniu były tak naprawdę środa, czwartek, piątek i koniec. Czy protesty... Myślę, że ta największa fala protestów odbyła się zaraz po wyroku 22 października, ponieważ jakby to już nie ma takiego mentalnie i w odbiorze społecznym, nie ma już takiego chyba znaczenia, nie rozróżnia się tego, że tutaj ten wyrok zapadł, a tutaj dopiero obowiązuje od zeszłego tygodnia. Myślę, że tak naprawdę w głowach ludzi ten wyrok po prostu 22 października i kwestia niestety jego publikacji, jego obowiązywania, to była tylko kwestia niestety, kwestia czasu. I również w szpitalach tak się niestety lekarze zachowywali, tak postępowały dyrekcje szpitali, które i tak nie dokonywały tych jeszcze legalnych aborcji, pomimo tego, że wyrok nie był opublikowany i nie obowiązywał. No, takie było rozumienie społeczne. Wyrok zapadł i myślę, że stąd też ta większa fala protestów zaraz po. A teraz po prostu przechodzimy do kolejnej fazy. Zresztą to jest powód, dla którego ja poszłam do polityki, bo... Jak widzę, że widziałam, jak wrzucano do śmieci setki tysięcy podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety. I zdałam sobie sprawę z tego, i to każdy z tego zdaje sprawę, że musi pójść dalej, o krok dalej do polityki. Ktoś musi pójść do Sejmu i próbować zmieniać to prawo od środka. Oczywiście będąc posłanką opozycji jest to dużo trudniejsze, nie będąc w większości sejmowej. Można powiedzieć, że jest to niemożliwe, ale są rzeczy, które jednak się udaje. Mamy też projekt ustawy Lewicy, projekt ustawy ratunkowy, tak zwany ratunkowy, który jakby nie legalizuje aborcji, ale znosi karanie za wykonanie tego zabiegu i liczymy też na debatę nad tym projektem. Oczywiście znowu, że jako projekt poselski nie doczekał jeszcze numeru druku, ale złożyłyśmy wniosek do marszałek Sejmu o nadanie tego numeru druku. Także jesteśmy tam w Sejmie, też jako ja osobiście, jako posłanka Lewicy jestem właśnie po to, żeby próbować oddziaływać na inne ugrupowania, na władzę i by to prawo zmieniać. I na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy prawnie również, nie tylko na ulicach, ale również w Sejmie, żeby to zniwelować ten niekorzystny, tragiczny wyrok Trybunału, który tak naprawdę sankcjonuje w tej chwili tortury. I myślę, że się w końcu z tym przekazem przebijemy. Musimy się przebić do szerszego grona. No to się okaże, zobaczymy, pani poseł. Z tym przebiciem zobaczymy. Pani broni tak naprawdę to mniejsze zaangażowanie w strajkach kobiet teraz, w tych ostatnich dniach, już po publikacji uzasadnienia. A nie myśli pani, że być może problem leży gdzie indziej, że jednak strajk kobiet
nieco się radykalizuje. Mam tutaj na myśli chociażby wtargnięcie tych kilku osób ze strajku kobiet na teren Trybunału Konstytucyjnego, a wiemy, że kiedy dany ruch się radykalizuje, to tak naprawdę traci szersze poparcie. Ja rozumiem złość, rozumiem radykalizację, to niestety odbywa się na różnych poziomach. To niestety prawa nigdy nie były, prawa człowieka, prawa nigdy nie zostały, prawa kobiet nigdy nie były dane. One były zawsze wywalczone. Nawet tak oczywiste prawo, jak prawo głosu, które obecnie nam kobietom również przysługuje, to były prawa wywalczone przez sufrażystki w Anglii, później przez emancypantki zwane w Polsce entuzjastkami. Wpadł mi jakiś czas temu w ręce fragment z gazet z początku XX wieku, z 1915 roku, gdzie tak naprawdę używano wobec tych kobiet takich samych określeń jak wobec protestujących kobiet obecnie, mówiąc, że są agresywne. Ja rozumiem, ale my mówimy, jasne, ale to mówi pani, z jednej strony trzeba oddzielić, mam wrażenie, tę warstwę językową od już takich konkretnych działań, jak chociażby to, które wymieniłem. No, wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że im mniejsza siła danego ugrupowania czy ruchu, tym bardziej radykalnych metod taki ruch, do takich metod się odwołuje, ale jeszcze dopytam o jedną rzecz. Nie myśli pani, że w ostatnich dniach, zresztą w pewnym sensie Marta Lempart sama to przyznawała, bo mówiła coś takiego, tu cytat, moja twarz może być dla sprawy kłopotliwa, ale czy nie jest tak, że strajk kobiet obecnie jest swoim największym wrogiem tych protestów, kiedy słyszymy, no kojarzy pani te słowa, chociażby kiedy Marta Lempart zagroziła urzędnikom i lekarzom, którzy odmówią aborcji, tam padały naprawdę bardzo mocne słowa. I nie wszystkim to przypadło do gustu, chociażby lekarzom, którzy mówili, ja popieram strajk kobiet, ale absolutnie nie zgadzam się z takimi słowami. I tutaj utrata poparcia, i tutaj mniejsza frekwencja na protestach. Jakby nie chcę tłumaczyć się za Martę Lempart. Oczywiście się znamy, oczywiście wspieram strajki kobiet, chociażby swoją obecnością jako posłanka na tych protestach ze względu na też bezpieczeństwo. Chodzi o zachowanie, postępowanie policji. Interweniujemy na komisariatach przy aresztowaniach i oczywiście wspieramy wszystkie protesty i działania na ulicach, ale jakby nie chcę tłumaczyć teraz tutaj ani słów Marty Lempart, ani jej postępowania. Marta Lempart jest silną, zdecydowaną, niezależną kobietą, i która się kieruje jakby swoimi zasadami i walczy o sprawy dla niej ważne w sposób, który uważa ona za właściwy. Ja jestem w tej chwili już nie tyle na ulicach, co właśnie w Sejmie, i wybrałam tą drogę i w ten sposób chcę o zmianę tych przepisów walczyć, bo stwierdziłam, że jednak ta walka na ulicy, protesty uliczne mają swoje ograniczenia i dochodzi, mają swój kres i tak naprawdę nie zawsze, a po prostu nie ma, bardzo rzadko mają realne przełożenie na to, co się w tym Sejmie dzieje. Dlatego ja mogę mówić tylko za siebie i też, że chcę podkreślić, że będę zawsze na tych ulicach, zawsze gdy będę potrzebna, zawsze gdy będzie ten protest, nieważne czy to będzie 10, 100 czy 1000 osób, jeżdżę też po tych mniejszych miejscowościach, żeby ich tam wspierać swoją obecnością, ale podstawowym działaniem dla mnie jako polityczki w tej chwili jest doprowadzenie do zmiany tego prawa. I dziewczyny na ulicach robią to na swój sposób, ja w Sejmie robię to na dostępny mi prawem sposób. Nie powiedzieliśmy, mam wrażenie, o najważniejszym. Proszę w kilku słowach powiedzieć o tych najważniejszych postulatach, które zawarły się w projekcie ustawy. Mówiliśmy o aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Co jeszcze tam się znalazło? Projekt w stosunku do projektu, który składała Lewica w kwietniu i również poprzednich projektów Ratujmy Kobiety, jest wąskim projektem, bo mówi konkretnie o legalnej aborcji, legalnym zabiegu przerywania ciąży do 12 tygodnia bez podania przyczyny, bo tak dokładnie trzeba by to było nazwać. To nie jest koncert życzeń, to nie jest narzeczenie, to jest po prostu do 12 tygodnia ciąży bez podania przyczyny. Oczywiście zachowaliśmy też te wyjątki, te kolejne przypadki, które są również też, które były w poprzedniej ustawie wykazane. To są te wyjątkowe przypadki, takie jak gwałt, jak ciąża pochodzenia
pochodząca z przestępstwa, między innymi z gwałtu, jak ciąża, która zagraża życiu i zdrowiu kobiety, czy też ciąża, która właśnie jest obarczona wadami rozwojowymi, latalnymi, śmiertelnymi. I to są te trzy przypadki, kiedy to przerwanie ciąży jest też możliwe w myśl tej ustawy powyżej 12 tygodnia ciąży. W tej ustawie również z istotnych zapisów depenalizujemy, czyli usuwamy z kodeksu karnego karanie lekarzy i osób, które dokonują czy pomagają w dokonaniu przerwania ciąży. Czy to są te podstawowe, najważniejsze założenia. Jeżeli chodzi o klauzulę sumienia, jakby szanujemy w jakimś sensie prawo, znaczy ja się zupełnie z tą klauzulą sumienia nie zgadzam i uważam, że powinna zniknąć, ale jakby w tym projekcie klauzula sumienia nie zostaje całkowicie usunięta, ale to na szpital, na jednostkę medyczną jest przerzucony obowiązek znalezienia podwykonawcy, jeżeli w szpitalu żaden lekarz nie wykonuje zabiegu, tak jak to miało miejsce do tej pory na przykład na Podkarpaciu, gdzie całe wręcz regiony, szpitale podpisywały klauzulę sumienia. Teraz i kobiety musiały same szukać pomocy, teraz one nie mają zostać pozostawione same sobie, to szpital musi znaleźć podwykonawcę, jeżeli sam nie wykonuje takiego zabiegu, będzie musiał ten zabieg wykonać przez podwykonawcę. Jest to związane też z wykonaniem umowy zawartej z NFZ, bo co ważne, co należy podkreślić, ta ustawa przewiduje legalną terminację ciąży, ale również bezpłatną, czyli refundowaną, wykonywaną jako świadczenie medyczne na NFZ. Zresztą tak to też było teraz w tych trzech przypadkach, które były przewidziane z ustawą z 1993 roku. I musimy kończyć. Chciałam jeszcze na koniec podkreślić jedno ważne zdanie. To nie jest tak, że aborcji nie ma. Po prostu aborcja w tej chwili jest. Szacuje się, że to jest w podziemiu aborcyjnym od 80 do 150 tysięcy aborcji, tyle tylko, że jest odpłatna. Legalizacja aborcji powoduje, że będzie bezpieczna, dostępna i refundowana i nie będzie o tym decydowała zasobność portfela czy status osoby, a po prostu będzie to prawo nas wszystkich. Musimy kończyć. Posłanka Lewicy Katarzyna Uberhan była Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję, dobranoc.